Jak emocje, jak wrażenia? Na samym początku, siemano Gliwice. Jest to kurwa ziemia śląska, więc najbliższa memu sercu. Witam wszystkich. No co, emocje zajebiście jest, nie? Ty Wojtek, jak? Też zajebiste emocje? Jeden z najlepszych kadwal w historii. Sponsorem filmu jest G4 Skins, strona, na której możecie otwierać skrzynki ze skinami do CS-a. Z kodem SEP4 macie plus 5% do doładowania. Jest tu wiele metod płatności, np. Blik, SMS, krypto, a nawet bezpośrednio poprzez PaySafe Card. Codziennie można odbierać darmowy bonus z koła bonusów, które resetuje się co 24 godziny albo krócej. Jest to zależne od sumy wpłat z ostatnich 30 dni. Na stronie można wbijać poziom, dzięki któremu można zdobyć klucze do skrzyń bonusowych. Wspomnę również o eventach. Otwierając skrzynki z eventów, na konto za darmo przydzielana jest waluta eventowa. Jest ona również dodawana do wpłaty. Istnieje również możliwość zawierania kontraktów i tworzenia własnych skrzyń. Pamiętajcie, żeby użyć kodu SEP4, który da Wam 5% do doładowania. Link w opisie. Kaczor BRS, witamy w naszej organizacji. Siemano. Słyszałem, widziałem nagranie z vloga, który będziecie mieli dostępni na naszym kanale. Kaczor, ściś na chwilę, zadam Ci pytanie i zaraz będziemy słuchać muzyki, Kaczor, dobra? Bo ten... Kaczor, słyszałem, no że już miałeś pierwszą spinę na parkingu z zawodnikiem, który właśnie siedzi przy tym stole, a mianowicie z Guzikiem. Nie znam go. No właśnie, nie znasz mnie, mordo, a podjeżdżasz od razu do mnie i coś się prujesz, troszkę nie halo, nie? Na plakacie Cię zobaczyłem pierwszy raz, z kim się mam bić, a słyszałem, no, że tam kaszankę, coś tam zeszłem. Ja słyszałem, że Ty gajowe zapierdalałeś codziennie. Słuchaj, misio, to się może wyjaśnić w korytarzu. Może się wyjaśnić, pewnie. Przed walką. Ale kurwa, zacznij... Po co to? Ty przyszedłeś zarobić, czy co? Myślisz, że dlaczego ci nie zabrałem na łeb od razu, polować, jak się prułeś na korytarzu? Bo możesz nie przerywać, żeby zadać pytanie? Pieniądze, rozumiesz? Po co przyszedłeś, Kaczor? Polować na bażanty. Czyli uważasz hejtera za bażanta? Jest spoko, możecie go lubić, okej, ja nic do tego nie mam. Ma śmieszne teksty, sam się nieraz śmiałem z tego, ale akcje, które odpierdoliłeś w przeszłości, zostaną wyciągnięte. Przerywam, no mów. Zostaną wyciągnięte i ci... Dobra, ale to dobrze, dlatego, wyciągaj się co chcesz, ale później ty badaje będziesz ściągał. Po co to? Po to? Niuniu, w korytarzu cię spotkałem. Widziałem, ściągnąłem okulary, patrzyłem w twoje oczy. No ja w twoje patrzyłem. A ty kurwa zesrałaś się. No. Po co to, niuniu? Masz garnitur zbierzmowania tutaj ze sobą, żeby przykro nie było rodzinie? Ale wiesz co, ja ci powiem tak, po alkoholu każdy jest odważny. Nieprawda. Zobaczymy. Niekoniecznie. Zobaczymy, jak się będziesz zachowywał w dzień walki, no. Okej. Kurwa, ja wychodziłem z takimi zawodnikami i wziąłem z tobą na gołę... Dziękuję, kaszanka, dziękuję. Ubrane, nie? A to, że mnie zobaczyłeś na plakacie, nie wiem, czy to był jakiś powód, żeby do mnie podjeżdżać i się rzucać, kurwa, na korytarzu, no. To w jaki sposób? Nie, w jaki sposób do ciebie podjechał? Czekaj, misiu kolorowy, czekaj chwilę. Zapytałem się ciebie na korytarzu, pamiętasz, patrzyłem ci w oczy, ściągnąłem okulary. No tak. I widziałem strach. No to będziesz widział strach dopiero. Okej. Czy więcej wami, pomiędzy wami tam się wydarzyło, czy nie? I w ogóle czemu, no, czemu go nazywasz kaszanka? Sprawy prywatne. No jakie kurwa prywatne? A co ty możesz wiedzieć? No kurwa, jakby cię nie bola, jak cię to boli, to znaczy, że coś to jest na rzeczy. Nie, bo rzuciłeś coś, to nawet nie ma jakiegoś przyłożenia na jakiś slang, jesteśmy, kurwa, mordo. Jesteśmy na wolności. Nieważne, kaszanka. Zobaczymy tam później. I tak jak ale jest to sprecyzuj, o co ci chodzi. Czekaj, kaszanka, czekaj, jak on miała? Małgośka. Teraz ty, kaszanka. Ja pierdolę następny. Ale nie wiem, skąd ty w ogóle tą ksywę sobie kaszanka dobrałeś. Będziesz teraz wiedział, spoko, kurwa, ja po walce będziesz wiedziała. Ja się nie obrażam, spoko, tylko sprecyzuj, o co ci chodzi, bo ja nie rozumiem, kurwa, jesteś moim zdaniem troszeczkę odklejony, no. Od dziecka. Okej. Okay. Guzik, bo wy też mieliście dzisiaj spotkanie na parkingu, na live'ie u Machonka, razem z Kaczorem i też widziałem, że mieliście jakieś pomiędzy sobą niesnacki. Ja szukałem akredytacji i widziałem, że chłopaki idą do góry. Guzik szukał, kurwa, lajków, napierdolił tam, kurwa, na live'ie jakiś bzdur. Błagam cię, stary... Jeżeli... Nie błagaj mnie, pytałem się. Jeżeli pytałem. Nie zaczynaj... Dobra, tym, nie dobra, tym. Nie zaczynaj mi to manić. Nie zaczynaj mi to manić, bo nie lubię, jak ktoś pierdoli, że ja kłamię. Więc nie zaczynaj mi to manić, bo możemy pójść w tą gierkę dalej i za chwilę... Jak chcesz w tą gierkę iść? No jeżeli chcesz w tą gierkę, to ja nie mam problemu. Za chwilę mogę powiedzieć, że to nie było piwo bezalkoholowe i waliłeś harnasia na tylnych siedzeniach. Mogę powiedzieć, ale powiem. To powiem. Ty powalura. No ale stary, mówisz, że jestem... Następny. No jesteś... Czyli dobra, chcę walkę następną z tym...
pasem. No to się ustaw w kolejce, bo ja po mojej walce... Z tym bażantem! Ja jestem pierwszy, musisz poczekać ze mną. Po walce, to? Po walce z Kalesonem, po walce z Kalesonem mam jeszcze kolejeczkę. A, paru, bo ty jesteś taki paru wariat. A potem mogę cię... Wow! Najpierw to pójść mogę na trening, bo pewnie machniesz trzy razy ręką. I kaszanka! Spaliłeś, przepraszam, spaliłeś... Martadela, mogę się ustawić do kolejki? Spaliłeś pół paki ślugów i wypiłeś browarka. Martadela! Pierdolisz w internecie, że od roku czasu jesteś czysty, a jesteś alkoholikiem. Jak masz problem z alkoholem, to idź do specjalisty, a nie walisz w ch... ludziom, że ty jesteś czysty. Schowałeś się w samochodzie, na tylnej kanapie mojego samochodu, jeszcze wchodzę, mówię, ale jest browarem, a ty masz live'a? Skasuj to z internetu, przecież są szoty z tego. Kurwa. Wow, Martadela, jesteś przechuj, nie? Możesz mnie nazywać jak chcesz. Ja pierdolę. Panierce? Martadelka, jesteś dobry, ja ci powiem, kurwa. Nie lubię Martadelki. Ty byś się nadawał na prokuratora, kurwa, normalnie. No dobra. Chodzi z kamerą, na przyjaciela leci i pali Jana. Martadelka? Na jakiego przyjaciela? Kurwa, żebyś ty był moim przyjacielem, to byś musiał sobie nie zasłużyć. Ta liga, kurwa, stara mała. Nie ta liga! Przecież lamusie, ty masz kurwa świnio, kurwa, kurwa zmęczony odmówienia. A ty kurwa, chcesz wejść ze mną do oktagonu? Lamusie rozjebany, wygodnie kurwa, mi tu jest. Cest, fajnie mi się cest, tu siedzieć. Martadelka, przecież cię kurwa zjem w sekundę. Chodź. Jak się spotkamy, kurwa. Ale no kurwa, jak mam jak mnie kurwniaki trzymają, no puść mnie. Ale może ty, Hubert, zaprosisz do... Do face to face, zapraszam, tak. Panowie. Face to face, panowie, zapraszam do face to face. O kurwa. Bolało? Nie, luz. Tylko nie bij już, kaczor, nie bij. Dobra, panowie. Oddaliście sobie. Ogólnie chciałbym teraz przypomnieć, że starcie hejtera i kaczora odbędzie się, słuchajcie, pierwszy raz w historii polskich freakfightów na zasadach na gołe pięści. Czekaj, bo to jest mało tego. Daj mu Nikola niech powiedzieć. Niech mówi. Nikola, daj mu powiedzieć, spokojnie. Tylko nie odpierdalaj, kaczor, spokojnie, kurwa, ty. Bo tam jest M4, jak chcesz kurwa rzucać, to musisz być trzeźwy, zjebie pierdolny, żeby trafić. Dobra, panowie, siadajcie. Tak. Nikola, nie. Kaczor. Kurwa. Ej, weźcie ten, zabierajcie to. Ciężko się celuje, naprawdę, stary. Ograniczcie itemki na stole, itemki tak na stole do zera przy kaczorze. Dobra. Hejter, jak możesz skomentować, co tu zaszło pomiędzy twoim rywalem? Co moim zdaniem to jest troszeczkę za dużo, nie? Ja nie wiem, czy ten człowiek się w ogóle nadaje do takich rozmów w ogóle. Chyba się nie nadajesz za bardzo. Ty raczej chyba nie. No ty się nie nadajesz, kurwa. Jak się zachowujesz? To jak patologia. Tak bywa. Mordo, no. Chciałaś, to masz. Ale co, nie umiesz rozmawiać? Chciałaś, masz. Tylko co? On kurwa ledwo oddycha, przecież on zaraz zawału dostanie. Jak on chce do oktagonu wyjść? Zobaczymy. Mordo, ty za winklem. Jesteś cały czas w sztosie. Jak ty chcesz walczyć? No kurde. Ja... Zobaczymy w korytarzu. Byliśmy przed chwilą w korytarzu. Ale byliśmy. Człowiek troszeczkę się przed. Byliśmy przed chwilą. Mordo, jak wytrzeźwiejesz, mogę. Nie mów do mnie mordo, kolegami nie jesteśmy. Porozmawiać, to było ironicznie. Możemy ewentualnie porozmawiać, jeżeli otrzeźwiejesz, stary, bo no to nie ma sensu, wiesz. Ty nie wiesz w ogóle, ty nie. Nie kontaktujesz, ja ci nic nie wmawiam, no ja po prostu wiem, wiesz, to też lubię się napić, nikogo nie udaję. Słuchaj tu, ale, jakbyśmy mieli pić, siadamy przy stole, miesiąc czasu, siadamy, pijemy, wywozi jednego karetka albo drugiego, jeden nogi w pion, drugi nogi w pion, wtedy można pić, wtedy można rozmawiać o piciu. No nie wiem, no ja... A nie, kurwa, tam nam nie czyli to jest oczywiście po prostu teraz napijesz taką dawkę, żeby być po prostu sobą, tak? Nie. Okay. Nie rozumiem. Dobra. A ciebie gruba świnio kurwa zabije dzisiaj. Zobaczysz w korytarzu. Ja czekam. Poczekasz. A co ty tam pod publikę walisz? To przecież ja nie dam rady z takimi pniakami. Zobaczymy kurwa, na korytarzu. Kurwa mała, zobaczysz gruba świnio. Ale kurwo, to możesz do kolegów mówić, rozpany. Dlatego ty jesteś kurwo jeszcze turbo gorszą. Dobrze, złap oddech, kurwo, śródu się. Jesteś dzisiaj zjebany, zobaczysz. Dobrze, ja na to liczę. Bo ja wiem, gdzie cię znajdzie. Dobrze. Ja wiem, gdzie cię znaleźć. Dobrze, to dobrze. Ja ten korytarz dobrze pamiętam dobrze. Dobrze. Zobaczymy za kamerami. Dobra, do was chłopaki wrócimy. Zobaczymy za kamerami, kurwo stara. Boli, co? Oj, boli. Dobra, panowie, boli. Kurza mnie, że gruba świnia mnie wzięła do samochodu i mówiła, podwiozę was. Ale bo... Świna się pruje. Ja z dobrego serca chciałem cię podnieść, a ty się prujesz, że robię coś dla dobra.
Gdybyś tego nie powiedział i nie farmazonił, to by tej sytuacji nie było. Trzeba było zamknąć jaźwę. Spotkamy się w korytarzu. Dobrze, spotkamy się w korytarzu, sam weź korytarzu! Weź, dobrze, dzisiaj! Się, dobrze, weź oddech, bo się udusisz za chwilę. Dzisiaj. Panowie, dajemy wam teraz chwilę czasu na zastanowienie się, co sobie powiecie dalej, a my przejdziemy dalej, bo jeszcze mamy też inny tak, ja bym przyszedł do mrozu. Ale ja cię właśnie dopadnę, wiesz o tym. Masz spodnie z tego zbierzmowania? To ja ciebie dopadnę. Wow, okej, dobra. Nie, ty jeszcze się odzywaj. Przepraszam. Pierdolę. Co to za przebranie w ogóle? To jest przebranie, o które musisz bardziej pytać młodego ninja, mojego oponenta tutaj, bo on zdecydowanie wie, co to jest za przebranie przedmiot. Przebranie debila. Antena? I to debila sobie w dupsko wbijasz, kurwa, co drugi dzień? Ale podobam ci się, czy co? Nie, bo... dlaczego miałbyś mi się podobać? Nie wiem, czy pozwalają na takie coś, nie. Kurwa, z takim nosem... Hater to jest pikuś, tak. Kurwa, są jakby cię drogę skończył. Tą grubą się nie zajebie, popłakać na TikToku, że się ktoś z ciebie śmieje, kurwa. Nie, po prostu nie pozwolę, po żeby z takich ludzi się śmiać. Masz, kurwa, z jakich ludzi? Z takich jak ty? Czy co? A ja się ciebie śmieję, nie wiem, o co ci chodzi teraz za bardzo. Ale nie wiem, podobam ci się na tyle, że kurwa chciałeś mnie zgrócić, czy co? Na chuj dodałeś? Żeby ci że cię strogen jakby ci skoczył od płakania, ja się ktoś z ciebie śmieje. Po prostu nie pozwolę sobie krytykować ludzi z niższej rangi, rozumiesz? Ale ja nikogo nie krytykuję z niższej rangi. Po co, chyba, że ty jesteś z niższej rangi i sam się do tego przyznajesz, no to spoko. Po prostu ja w to nie wnikam, możliwe, że jestem. Zawsze będę stał murem za gorsz po prostu z ludzi z biednego domu. Ranga jesteś żelazo. Te pikuki, to mogę ja tobie dać i cię tam kurwa na zapleczu wypchać, jak chcesz. Chcesz? Nie, dzięki, wolę kobiety. No to wolę. Chyba, że jesteś kobietą. Może od tych stereotypów jakieś tam giną. Ale powiedz mi, jakie kobiety wolisz, Monsata? Jakie kobiety wolisz? Ja widziałem, że masz dziewczynę, ale mi ludzie podsyłają jakieś k***a screeny, jak to 14-latki pisałeś. Co ty p***dolisz k***u teraz je? A pokazać tego screena? No pokaż mi k***a. Pokazać? Co to k***a za pomówienia? To są, słuchaj, to są bardzo rozmowy. Ale jak mi nie gadał o dziewczynie, bo ludzie mi podsyłają screeny, jak to k***a 14-15-latki pisałeś. Ale k***a, ale zweryfikowałeś to? Wierzysz? Pokażę ci to, jeśli powiesz, że to jest prawda, to prawda. Jeśli powiesz, że to fejkowe, tak? Pokaż. No to zajdę ci to podeślę, dobra? Pokaż, no. To jest, słuchajcie, bo to są, słuchaj, takie oskarżenia, które trzeba weryfikować, wiesz? Bo to naprawdę. Zanim powiesz coś, to najpierw podeślij, najpierw zweryfikuj, bo to k***a są rzeczy, o których już się nie żartuje nawet, wiesz? Na pewno są to ludzie, którzy dobrej muzyki słuchają. Kaczor, tylko że za to mogą wejść prawa autorskie na transmisję. Kaczor, prosimy, wyłącz. Nie, kaczor. Wyłącz, kaczor. Proszę cię, kaczor. Ale nie, Nikola. Serio, bo to... Podsyłasz k***a, czy nie? Ej, wyłącz. Poczekaj, nie. Szukam. Ale kaczor. Pierwsze szysze, żeby takie kaczor. Rzeczy się działy. Kaczor, kaczor. Tu chodzi o to, żeby strajka kanał nie dostał. Kaczor. Nie włączy tej muzyki już, kaczor. Chciałbym wam pokazać jedną nutę. Na pewno ZUS je kojarzycie. Mógłbym puścić... Kaczor, tylko właśnie nie możemy puszczać tu tej muzyki, bo wejdą ale to prawa autorskie. Minuta 30. Nie, no co? A to są moje prawa autorskie. Nie, ja i ZUS. A to jest za długo. Słuchaj, kaczor. Pokażesz to u siebie na Instagramie. Pokażesz to na wywiadach. Pokażesz to na wywiadach. I teraz tak. Mam pytanie. Hejter, chciałbym, żebyś teraz... Czekaj chwilę, tylko niech oni się uspokoją. Zaraz on ci odda, spokojnie. To jest wszystko bezpieczne. Nowa piosenka, w k***. Teraz tak. Dawno nic nie robiłem. Hejter, chciałbym... Na swoich socjalach masz się chciałbym, żebyś hejter teraz... pokazać. Bo tak się kreuje na takiego gangstera, a z tego, co mi się obiło uszy, to ma pójść coś tam chyba z Olejnikiem, nie? Jakieś nagrywki. Coś było? Kurwa, a kto to jest Olejnik? A, nie wiesz, a ten, co... To ten z plakatem, ten, to ty? Ten, co u niego reklamowałeś swoją piosenkę. Tomek. Tak jest, Tomasz. Kim ty jesteś, żebym ja ci odpowiadał na pytania? No pytam się po prostu, co do twojej chłopcem twórczości. Chłopcem z plakatu. A ty, kim jesteś ty? Człowiekiem. Jak się odzywasz, zwykłym, z chłopakiem z podczepaka. Ty jesteś, normalny chłopak z podczepaka. Wiesz, jaki jest problem tutaj? A ty jesteś, kaszanka taki z plakatu. Jest problem, że ty dziękuję. Jesteś, ty jesteś tak głupi, że ciebie się nie da nawet obrazić, wiesz. To jest taki problem tutaj. Dlatego widzisz, jak to boli? No nie boli mnie, wiesz. Jesteś tak głupi, że nawet Tumana nie potrafisz obrazić. No nie da się ciebie obrazić, no bo nie rozumiesz jesteś po prostu. Jesteś jeszcze bardziej turbo Tumanem, nie? W takim razie. A ty żyjesz tak, jeszcze? No. Cały czas czekam, aż wyjdziesz stąd. Dobrze, cieszę się, że jesteś. Kurwa. Korytarz jest jeden, a lampka jedna. Jest i służby ratunkowe też są jedne. To cię wyniosą przynajmniej. Tylko, jak tego świnie uniosą? Jak tego świnie uniosą, kurwa, widzisz, na noszach? To jest twój problem, jesteś na tyle spierdolony, pomóż mi, pomóż mi. Jak jedyny to, argument, jak jaki to masz, uratować, jedyny argument, jaki masz, to jest kwestia mojego wyglądu. Jak bardzo przejebane będzie, jak ci w dole. Nie. Jak bardzo przejebane i co wtedy powiesz? Kwestia... Co wtedy powiesz? Jak dostaniesz w oktagonie, co wtedy powiesz? Że co, że byłeś pijany, kurwa, że nie był twój dzień? Nie. Że jesteś zwykły chłopak, już mówię. Kurwa.
Ty jesteś zwykła popierdółka, zwykły lew, kurwa. Korytarzu. No, jak najbardziej. Jestem za tym. To co wydarzy się w korytarzu? Po oktagon, jak to się skończy już no to, no to dzisiaj. No, to, no dobrze, no tylko, że wtedy nie wyjdziesz do walki z Tejterem, a raczej... Dlatego się pytam tutaj prowadzących, kiedy to się kończy. Tylko że wtedy nie wyjdziesz do walki z Tejterem, a raczej woda, że na tym zależy, żebyś wyszedł. Panowie, to jest pierwsza w historii walka we flikach na gołe pięści. Ja bym chciał zobaczyć wasz face to face. Zapraszam was. Walimy się? Walimy. Walimy? Pani też? To ty pierwszy wal. Ty pierwszy. Nie, ty pierwszy. Wal. Z całej siły. To już? Dobry jest. Nikola, dobry jest. Aż się pniaki przestraszyły. Nawet nie trzymałem. Stary, wysyłasz te screeny? A czy ja do ciebie podejdę i powiedz, jak ty to rozumiesz? CSI, zagadki w ciekawka frykowe. Się wkurwie. A ona wtedy miała 14 lat. No ja nie wiem. No ty w ogóle biegnąłeś tutaj. No takie coś ludzie mi podsyłają. Co to k***a jest? Ja nie mówię, czy takie to jest prawda, coś... czy nieprawda, tylko po prostu mówisz, ludzie kurwa, mi podsyłają. Mówisz, kurwa, że wpisuję do 14-latek, a teraz p***oli, że nie wiesz, czy to jest prawda. Po prostu, tak jak ty mnie pomawiasz, mi ludzie podsyłają. No to jest kurwa za pomówienie, ludzie mi podsyłają. Że bierzesz sterydy, czy kurwa, że wypisujesz do 14-latek. Ja zrobię każde możliwe pytania, rozumiem? Ja robię każde możliwe pytania. Ale ja mam w ludzie mi podsyłają, to. To to, że ci ktoś podeśle, to ty kurwa, musisz publicznie p***olić, że ja mam kurwa, wypisuję do 14-latek. Jesteś ludzie mi podsyłają. Ja rozumiem, że dup skokujesz, ale że... Kurwa, dup skokujesz, ukurty. Dobra, dobra. Bo już to w k***a, że ludzie mnie pomawiają, że biorę, a udowodnisz, że to mam, k***a, mnie w k***a, że ktoś... A zresztą, k***a, to będzie krótka walka, ja wam pokażę, zobaczysz. Dobra, panowie, chodźcie na face to face, zrób sobie show, pamiętaj. Ja jestem sportowcem, zobaczysz, kurwa, w klatce. To jesteś, k***a, a nie sportowcem, weź. Hater. Czekajcie, bo, k***a, ty, mikrofon mi wyłączyli. Jak mnie puszczą, nie? Daję ci 10 sekund, bo ci pokażę, co to jest, k***a. Bitka. Halo, halo, zobaczysz? Ale co ty, kurwa? Nie topesz, jebany, co ty skaczesz? Nie topesz, nie topesz. E, bonsata. Kurwa, nie topesz. Bonsata, bonsata, bonsata. Możesz mi tylko, kurwa, bonsa podkazać. A ty, kurwa, tego bonsa ogolić, chcesz? Czy, kurwa, ogolę tego bonsa? Pijesz, ogolisz. Wygląda jak chłop, wygląda jak p***a bonsata. Ale pa, jaką masz szybkość, ty? I ty chcesz ze mną się bić, stary? Dobra, stańcie, panowie, na spokojnie. Ale puśćcie, 10 sekund. Nie, p***a, te face to face, bo mu coś zrobię. Ja mu coś zrobię. Ja zaraz mu coś zrobię. Już ja zaraz mu to zrobię. Zaraz mu to zrobię. To jest zwykły cymbał. Ja po prostu coś mu zrobię. Za to kurwa. To jest zwykły nietoperz, który lata. Chodź, kurwa! Tu się nie uda. Latający nietoperz. Tu się nie uda. Chodź! Zwykły latający nietoperz. Ja nie wytrzymam i ci coś zrobię. Rozumiesz? Stoj tu. Stań tu. Coś nie wytrzymam i coś ci zrobię. Kurwa. Dobra, panowie. Dobra, koniec. Siadajcie. Arrivederci. Odjebałem.